Za moimi plecami powstaje właśnie stacja techniczno-postojowa Karolin, czyli całe zaplecze techniczne drugiej linii metra. Jak to wszystko powstaje? Druga linia, ostatnie trzy stacje, wentylatory i obiekty techniczne. O tym w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, Tomek Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Znajdujemy się bezpośrednio nad stacją metra Bemowo i to właśnie tutaj kończą swoją trasę pociągi. Natomiast do stacji techniczno-postojowej, na której się znajdowałem na początku filmu, dolecimy po kolei, lecąc przez wszystkie nowo budowane stacje za torami odstawczymi właśnie w tym miejscu, które się kończą. Tutaj będzie powstawać, właściwie już jest, komora demontażowa, z tym, że trzeba jeszcze ją odkopać. Do tego miejsca będą wiedzieć tarcze TBM, o których też w dzisiejszym filmie powiem, jak i również o problemach z betoniarnią i innymi elementami, które cały czas nie zostały zaspokojone na tej budowie. Jak i również o terminach jakiś tam powiem. Tymczasem lecimy do kolejnego obiektu. W tym miejscu po lewej stronie ulicy Gruczewskiej jest aktualnie wykonywany łącznik tunelowy pomiędzy jednym a drugim tunelem tarcz. Tutaj będzie wydłużony tarczami TBM. Jeżeli najpierw musi powstać sam łącznik, czyli taka komora, później przez tą komorę się przewiercają tarcze TBM, a następnie wyjmowane są tubingi i można w tym miejscu zrobić przejście pomiędzy jednym a drugim tunelem ewakuacyjnym lub do innych celów. Nie tylko i wyłącznie przy samych wentylatorniach i stacjach są przejścia pomiędzy tunelami, również są różnego rodzaju łączniki i to czasami nawet po kilka na dany odcinek tunelowy. Także w tym miejscu właśnie również taki łącznik tunelowy musi powstać i dlatego aktualnie tam prace będą trwały przez jakiś dosyć długi czas. Dlatego tramwaje do osiedla Gruczewskiej nie wrócą w przeciągu najbliższych ładnych kilku miesięcy. Podobna sytuacja jest właśnie w tym miejscu za stacją Lazurowa. Tutaj po lewej stronie nie powstają nowe wyjścia po drugiej stronie ulicy Lazurowej. Tu będzie powstawać też drugi łącznik tunelowy. Tam z tego co pamiętam był problem z pozyskaniem tego gruntu, ale już jest. I tutaj też będzie powstawać jeszcze jeden łącznik pomiędzy tunelami. Natomiast tutaj powstaje nowa stacja metra Lazurowa. Najpierw tradycyjnie, jak to już na budowę drugiej linii metra, muszą powstać wszystkie ściany szczelinowe. Restauracja, jak i również sama stacja benzynowa pozostały i do nich dojazd jakiś tutaj będzie. Natomiast aktualnie są wykonywane prace przy właśnie robieniu ścian szczelinowych. Dzięki nim będzie można zejść na poziom minus 1 i minus 2 w wykopiach tam podstopowych, z tego co pamiętam. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie tutaj realizowane. Dokładnie informacji, jak będzie powstawać minus 2, jeszcze nie wiemy. Znaczy, przynajmniej ja jeszcze nie dostałem informacji. Natomiast, co jest ważne, na poziomie minus 2 będzie tunel dla pociągów metra i tamtędy też będzie się przewiecać tarcza TBM, więc najpierw musi powstać poziom minus 2, później się przewieci tarcza TBM, a dopiero na samym końcu będą faktycznie prace przy wykończeniu całej stacji, jak już zakończymy się prace przy budowie tunelu. W tym miejscu, gdzie teraz przelatujemy, powstaje nowe przejście podziemne na drugą stronę ulicy Gruczewskiej. Na drugą stronę ulicy Gruczewskiej można było zrobić przejście podziemne, na drugą stronę ulicy Lodzowej, jak widzimy, niestety się nie udało. Podobno pieniądze atakowało, ale to nie pokazuje nam, znaczy to nie powinien być element, przez który mieszkańcy będą mieli gorsze dojście i gorszą dostępność do stacji metra. Jakby to w każdym filmie podkreślam, natomiast aktualnie tutaj dookoła tego przejścia podziemnego, które powstaje, jest wytyczone tymczasowe przejście przez kawałek osiedla, co oczywiście jest dobre na plus, że faktycznie przejezdność dla towarzystów i dla innych urządzeń UTO i dla pieszych pozostała w tymże miejscu. Natomiast tutaj faktycznie został przeniesiony GSM, a pozostałe prace, tak jak widzicie, właśnie w tym miejscu trwają przy wykonywaniu ścian szczelinowych. One tutaj powstają po kolei. No, prace też nie są jakieś strasznie szybkie, o czym powiem na sam koniec, czemu tutaj przez ostatnie miesiące było cicho. No, ma to oczywiście związek z tym, co prezydent Warszawy powiedział w grudniu zeszłego roku, czyli w 2020 roku. Czyli powiedzieli, że już za chwilę będzie podpisany aneks z wykonawcą budowy na dofinansowanie tejże inwestycji, ponieważ została opóźniona. Pierwotnie ta budowa miała się zakończyć w 2022 roku. Aktualnie dopiero to się rozpoczęło i zakończyć teraz ma się mniej więcej w połowie 26, jeżeli nie będzie opóźnień, a już wiemy, że raczej niestety będą. Także no niestety to dobrze nie wygląda. Natomiast czemu aneks jest ważny? No aneks jest ważny dlatego, że potrzebna jest waloryzacja środków w związku z tym, że wszystkie materiały podrożały w ostatnim czasie, a budowa prawie dwukrotnie wydłużyła swój termin realizacji w związku z różnymi problemami z dokumentacją i z pozyskiwaniem decyzji środowiskowych i innych elementów. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć
właśnie budowę nowej wentylatorni szlakowej, wentylatorni VZ3, która powstaje na środku osiedla Chrzanów w tym miejscu, tak samo jak również druga stacja metra, która będzie się znajdować po prawej stronie, jak patrzymy od teraz. Natomiast to ważne, wentylatornia aktualnie musi powstać miejsce, przez które się przewieźli TB i następnie stąd będzie po prostu można wyjąć te tubingi i wybudować pozostałe elementy. Więc tutaj podobnie jak przy łącznikach tunelowych musi powstać to narpiec. Następnie będziemy przez dosyć długi czas, prawie roku, nie widzieli właściwie większych zmian w tym miejscu, bo nic nie będzie można realizować w związku z pracami tarczy TB i dopiero później będzie można zdemontować tubingi i rozpocząć pracę przy budowie już docelowej wentylatorni z całym osprzętowaniem, które będzie się tutaj znajdować. Także tutaj nie wejdziecie do stacji metra, ewentualnie będzie wyjście ewakuacyjne. Jakby coś się działo, oczywiście miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie to potrzebne, tak samo jak na pierwszej linii metra, jeszcze takiej potrzeby nie było, aby piesi musieli wychodzić wyjściem ewakuacyjnym. Inne osoby, które nieautoryzowanie tamtędy wychodzą, nie mówię o wycieczkach, no to już zupełnie inna sprawa. Tymczasem dolecieliśmy do kolejnej stacji, CZ2 Chrzanów. Tu faktycznie prace ponownie ruszyły przez dosyć długi ostatni czas, jak tutaj się pojawiałem. Nie było żadnych maszyn, cisza, spokój. Ich szanów właściwie stracił tylko jedną ulicę i nic się nie działo właściwie. Mieszkańcy się skarżyli na to, że zajęli plac budowy i nic się nie dzieje. No już ponownie wrócili budowniczowie do wykonywania ścian szczelinowych, a tu przy okolicy przypominam wam, że ma powstać ulica Nowoczuchowska do tych właśnie wszystkich nowych bloków, które tutaj powstają. Nowoczuchowska będzie przedłużeniem Czuchowskiej, z tym, że tak samo będzie wyglądać po jednej, znaczy będzie trochę inaczej wyglądać, bo po jednej i po drugiej stronie ulicy będzie ścieżka rowerowa, będą dwie jezdnie, po dwa pasy w każdym kierunku i będzie się to łączyć właśnie z tą ulicą. I jeszcze dokładnie jak to będzie wyglądać, to jeszcze zobaczycie, bo trochę tutaj zmian może być, jeżeli chodzi o skrzyżowanie. I już wiemy w tym momencie, że nie będzie wyjść po drugiej stronie ulicy właśnie w tymże miejscu, więc to też jest oczywiście na minus. Chodzi mi oczywiście o to, że nie będzie wyjść z przejścia podziemnego po drugiej stronie ulicy Szeligowskiej. Wykonawca zaznacza, że w tej przyszłości, tak samo jak przy Lazutowej, to wyjście może powstać, ale jeszcze nie było żadnej inwestycji, która byłaby zrealizowana później do samych stacji metra w ramach inwestycji metra warszawskiego. Było dużo wyjść, które nie powstały, na przykład na stacji metra Politechnika nie powstało jedno wyjście i na innych stacjach metra też nie powstały niektóre wyjścia, jak na przykład na Stadionie Narodowym. Cały czas te wyjścia nie powstały do dnia dzisiejszego, a już trochę czasu minęło od otwarcia czy to centralnego odcinka drugiej linii metra, czy to pierwszej linii metra, więc można śmiało powiedzieć, że jeżeli coś ma być dobudowane w przyszłości przy budowie metra, to raczej tak się nigdy nie stanie. Nie mówię tutaj celowo o łączniku pomiędzy Warszawą Gdańską a Warszawą stacją metra, ponieważ to było budowane przez koleje, więc to trochę inna sytuacja. Tymczasem dochodzimy do kolejnego elementu, gdzie właśnie widzimy pracę przy wykonywaniu tych ścian szczelinowych. Najpierw muszą właśnie zostać wykopane, następnie jest całe zbrojenie i później trwają pozostałe prace przy dalszym wykopie. Bez ścian szczelinowych nie będzie wykopu oczywiście na sam dół, no bo wiadomo, wody gruntowe i inne elementy mogłyby po prostu to wszystko podlewać od dołu, a tego byśmy nie chcieli. Tam też jest problem z jednym budynkiem, jest bardzo blisko i zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim wyglądać, bo no, trzeba będzie monitorować sytuację, bo wykonawca bardzo blisko wybudował swój budynek, znaczy deweloper, i teraz stacja metra ma, no będzie tam kilka metrów od stacji metra, będzie można właściwie patrzeć na sam dół z balkonu. Tymczasem dolatujemy do kolejnej wentylatorni na środku pola. Nie powiem wam co tutaj rośnie, bo w sumie aż tak się bardzo na tym nie znam, ale na środku pól uprawnych powstaje nowa wentylatornia VZ2 właśnie w tymże miejscu. Co mogę powiedzieć, tu się jeszcze większość prac nie rozpoczęło, tu właściwie się nic nie dzieje, zostały postawione kontenery, jest zrobiona droga dojazdowa i tyle, właściwie nic, tutaj się więcej nie działo od momentu ostatniego odcinka, także tutaj jest sytuacja właściwie stabilna i nic się nie dzieje. No tutaj też wiecie, tutaj nie ma jakichś dużych wykopalisk, w sensie może jak ktoś się będzie kopało, to wiem o tym, że jakieś mogą być tutaj ciekawe znaleziska z pierwszych osób, z pierwszych osadników, którzy mieszkali właśnie w tym rejonie, czy też z jakichś bitew, które właśnie w tym miejscu pod Chrzanowem miały miejsce, natomiast na pewno dużo się tutaj nie będzie działo pod tym względem, że po prostu tutaj nic wcześniej nie było, więc też na spokojnie mogą jeszcze nie rozpoczynać prac budowlanych w tym miejscu. Tymczasem dolecieliśmy do stacji Karolin.
I tu jest dosyć dużo ciekawych elementów. I zaraz dochodzimy do tego, co faktycznie jest elementem i tematem tabu, czyli utrudnienia przy budowie tunelu w TBM. To tak, po pierwsze, co widzicie właśnie w tymże miejscu, to jest przeniesiona ulica Połuczyńska w tym miejscu. Jest teraz trochę z innej strony i jest po prostu zwężona do dwóch pasów w każdym kierunku. Następnie widzimy, że trwają prace przy ścianach szczelinowych w różnych miejscach dookoła całej wieży stacji. Tutaj pierwotnie miała się znajdować komora startowa, tu będą tory odstawcze i one się kończą właśnie przy ulicy, przy której aktualnie Łęgi, przy której aktualnie jest linia średniego napięcia. Z tudą jest problem, o czym za chwilę powiem. Tymczasem tu jeszcze mogę powiedzieć z ciekawych informacji, że faktycznie zostały wykonane przejścia dla pieszych dookoła całego placu budowy. Właściwie to jest ciąg pieszo-rowerowy. Ale nie ubyło się jak zawsze bez jakichś fuck-upów. Ponownie plac budowy metra pokazuje, że no wszystko ładnie, pięknie, budowa powstaje, ale budowa metra nie sprzyja rowerzystom. Tak jak przy stacji Lazutowa, nam jeszcze nie wyglądało aż tak to źle, bo jest faktycznie możliwość przejścia z jednej na drugą stronę ulicy, czy też przejście do placu budowy w ciągu całego ciągu pieszo-rowerowego. Tutaj niestety tak pięknie nie jest, tutaj powstało, zresztą za chwilę zobaczycie. Tymczasem jeszcze trochę o samej stacji Karolin. Przypominam wam, że wszystkie nowe stacje, te trzy, które teraz widzieliście, powstają bez usług handlowych, to znaczy nie będzie pomieszczeń dla na przykład punktu obsługi pasażera, lokalów handlowych, czy innych elementów, które by powstały. Łazienki oczywiście będą, ale usług i tych pomieszczeń po prostu tutaj nie ma wykonywanych. Jest to spowodowane oczywiście tym, że dzięki temu stacje będą tańsze, a cała ta linia metra, te ostatnie trzy stacje plus STP, jest wykonywana w całości ze środków miasta, bez funduszy unijnych, jako jedyny odcinek. Wszystkie pozostałe odcinki drugiej linii metra były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ten odcinek nie jest współfinansowany, także niestety tak to wygląda. No i teraz już zatykniemy właśnie na to feralne przejście. Zwróćcie uwagę, że tutaj na całej długości jest nowa droga rowerowa wzdłuż ulicy Połuczyńskiej, Poznańskiej, dalej Kasprzaka i Świętokrzyskiej. Natomiast co jest ważne, ten ciąg pieszo-rowerowy, a właściwie droga rowerowa i obok chodnik w tym miejscu się urywa i przekształca się w ciąg pieszo-rowerowy. I tutaj nie ma problemów, oczywiście przy placu budowy tego typu rozwiązania mogą być. Ale czemu w tym miejscu nagle jest przejście dla pieszych? Rowerzyści muszą w tym miejscu schodzić z rowerów, czy też z pojazdu futo i przechodzić, przeprowadzać swój cały pojazd. Całą prędkość wytracają, bo jest przejście dla pieszych osygnalizowane, co warto powiedzieć. W tym miejscu są światła, więc właściwie to jest całkowicie bez sensu tutaj zrealizowane. Piesi mają tak, mniej więcej takie same przejście, a rowerzyści i inne pojazdy UTO są całkowicie wykluczone z przejazdu w sensowny i bezpieczny i legalny sposób, w związku z tym, że tutaj zostało wprowadzone tylko i wyłącznie przejście dla pieszych. Całkowicie tego nie rozumiem. W punkcie informacji próbowałem się dowiedzieć, czemu tak to zostało zrealizowane. Po prostu powiedzieli mi, że no tak jest i tyle, więc nie jestem w stanie wam więcej informacji powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, że będę o tym mówić i to będzie cenować tego typu rozwiązania, bo to jest po prostu działanie przeciwko osobom poruszającym się po drogach rowerowych i takich sytuacji, zwłaszcza przy tak dużych inwestycjach w Warszawie, nie powinno być. Wracając teraz do samej budowy stacji metra. Ostatnio wam pokazywałem o tym, że przejście dookoła placu budowy było nieoświetlone. Jest już oświetlone, chociaż ostatnio nie miałem okazji tego zobaczyć. Natomiast jak byłem tutaj ostatnio w nocy, to nie było to źle zrealizowane. Faktycznie oświetlenie LED-owe tam co ileś albo co kilkanaście metrów było, więc jakoś można było się połapać i nie wpadać w jakieś dziury. Natomiast tutaj faktycznie trwają aktualnie przy samej stacji głównie prace przy ścianach szczelinowych. I tutaj, gdzie teraz jest największe zaplecze budowy, będzie wykonywana komora startowa dla tarczy TBM. Nie będzie to tarcza tutaj się przewiecać przez samą stację Karolin. Tarcza TBM będzie rozpoczynać pracę za stacją Karolin i bezpośrednio będzie pierwszy mieć odcinek na swojej trasie wentylatornie V02. To jest trochę inna metoda niż przy wszystkich ostatnich, znaczy w sumie to jest podobna metoda jak przy wszystkich ostatnich stacjach. Natomiast czemu to jest inne i czemu się dziwimy na to? Dlatego, że najpierw pierwotnie już nie wiedzieliśmy, czy ten odcinek tutaj do STP będzie wykonywane tunelem, czy będzie to będę odkrywkowo. No teraz już wiemy, że będzie to będę odkrywkowo, połączenie i wyjazd na stację techniczno-postojową. Ma to swoje zalety w związku z tym, że nie wszystkie grunty zostały przejęte i po prostu ta TBM z tej strony nie dałoby się aktualnie wpuścić. No, to są oczywiście plusy. Natomiast tak to ma wyglądać, że ta TBM po prostu ruszy z drugiej strony ulicy
Połudzińskiej od strony północnej rozpocznie swoje prace przywiedzenia i to najmniej więcej za rok tutaj teraz się pojawi. Tymczasem w tym miejscu mamy stację techniczno-postojową Karolin bądź Mory, bo na placu budowy cały czas można zobaczyć tabliczki Mory, więc ja sam nie jestem w stanie wam powiedzieć w końcu, czy to jest Karolin czy Mory, bo różne informacje są na placu budowy, różne informacje się słyszy, a trzeba i tak pamiętać, że dopiero pod sam koniec budowy będziemy wiedzieć, jak te wszystkie elementy i obiekty będą się nazywać, kiedy rada miasta nada nazwy dla tych wszystkich obiektów. Tymczasem na stacji techniczno-postojowej oczywiście bardzo tutaj się dużo dzieje i wszystkie obiekty w tymże miejscu powstają i bardzo ładnie wyglądają. Choć sama stacja techniczno-postojowa jest przydzielona na pół przez betoniarnię, która się jeszcze nie wyniosła, to możemy to zobaczyć, że tutaj faktycznie prace przy wyrównaniu terenu już się zakończyły, w niektórych miejscach cały czas trwają i w niektórych miejscach już powstają nowe budynki. Jak tam daleko po prawej stronie widzieliście przed chwilą budynek hali napraw całego taboru, również z budynkiem numer 25, który to jest hala tokarki i lakierni i budynek 33, tam który też się znajduje, czyli magazyn przyobiektowy. Także tego typu obiekty tam będą się znajdować, natomiast na samym miejscu, gdzie aktualnie stoi betoniarnia, tam będą głównie wyjazdy z tunelu i to właściwie chyba najważniejszy element, który tam będzie się znajdować. Tam będzie właśnie wylot z tunelu, żeby dało się wjechać na drugą linię metra, jak i również część magazynów, znaczy część hal, będą to właśnie elektrowozownie, to są budynki od 2 do 6 i one po części nachodzą na właśnie betoniarnię. Tam też jest dużo mniejszych budynków, które będą się znajdować i one też nie mogą rozpoczynać. Tam jest na przykład podstacja trakcyjna, a to bardzo ważny element w tym miejscu. Również znajduje się w tym miejscu, będzie się znajdować budynek zakładowej służby ratowniczej, podziemny zbiornik pożarowy i tu jeszcze budynek 45, czyli zbiornik retencyjny będzie w tym miejscu, czy budynek 44, budka wartownicza. Trochę tego tam będzie, no aktualnie prace oczywiście są w tym miejscu wstrzymane, bo nie ma gruntów przejętych. Natomiast od tej strony, gdzie teraz widzicie, po prawej stronie, będzie się znajdować oczywiście parking dla osób, które tutaj w tym miejscu będą się znajdować poza placem budowy, tak samo jak przy STP Kabaty, a następnie widzimy ten wysoki budynek, to jest budynek numer 27, który powstaje teraz na środku ekranu i to jest zajezdnia taboru specjalnego z budynkami z boku, przed nim się będzie znajdować budynek 31, czyli warsztat samochodowy, a następnie tam dalej przy samej linii kolejowej powstaje taki długi, podłużny budynek, to jest numer 23, warsztat służb utrzymania infrastruktury, więc to też właśnie w tym miejscu się będzie znajdować. Teraz przejdziemy sobie już bezpośrednio od Warszawa Gołąbki, która w tym miejscu się znajduje, nad mniej więcej całą trasą i opowiem wam o aktualnych problemach. Jeszcze na wstępie powiem, że przy tym dużym parkingu, tam który powstaje dla wszystkich pracowników, będą też się znajdować właśnie elektrowozownie 7, 8 i 9, jeżeli chodzi o numerację budynków, jak i również będzie obok, no musi być tego typu obiekty, czyli wartownia i biuro przepustek od tej strony. Wartownia i biuro przepustek, takie obiekty będą dwa, jeden po tej stronie i drugi tam od Selgrosu będzie też również wejście, więc będzie można wejść z dwóch stron i to jest zaleta w stosunku do tego, jak to jest na Kabatach, bo z tego co wiem, tam aktualnie tylko z jednej strony można wejść. Tymczasem przejdźmy do tego, co jest aktualnym problemem budowy. O, tutaj to są elektrowozownie, które właśnie nad nimi przelatujemy. I przed nimi jest jeszcze budynek tam 40, czyli parking wewnętrzny. No dobra, to taki budynek w sumie to nie jest. Natomiast co jest ważne i co jest aktualnie problematyczne. Tutaj prace będą wykonywane przy, w tym miejscu, torowisku kolejowym i następnie te tory będą się sprowadzać, powoli zjeżdżać właśnie do wlotu do tunelu drugiej linii metra. I to będzie się znajdować całkowicie właśnie w tym miejscu, gdzie jest aktualnie betoniarnia. Czemu jest problem z nią i czemu cały czas w tym miejscu jest? A to sytuacja jest dość prosta. Aktualnie cały czas betoniarnia nam tłumaczy się i mówi, że dostała zbyt małe odszkodowanie, udało jej się nie unieważnić egzekucję, natomiast aktualnie egzekucja została ponownie wyznaczona przez wojewodę mazowieckiego na 5 września, więc zobaczymy, czy faktycznie 5 września zostanie to wszystko wyczyszczone. Z tego co wiem, już kilka ładnych, kilkanaście milionów zostało przekazanych w drodze, oczywiście nie łapówki, tylko przedpłaty za właśnie wyrzucenie ich z tego miejsca. Natomiast cały czas oni tutaj działają, cały czas są konflikty prawne, kto i co i jak. Miejmy nadzieję, że w końcu to się zakończy. Wobec sprawnej stacji techniczno-postojowej w tym miejscu i po prostu rozpoczęcia budowy w tym miejscu nie będzie możliwe oddanie do użytku całego tego nowego odcinka drugiej linii metra, a również to jest ważne, ponieważ trzeba przestawić i zmienić linię średniego napięcia i wysokiego napięcia. Problem jest taki, że aby
ustawić linię wysokiego napięcia. Trzeba to zaplanować i dogadać się z zarządcą infrastruktury na co najmniej rok wcześniej, a to jest bardzo dużo czasu, zwłaszcza przy budowie, która ma się zakończyć w teorii za 3 lata, bo mniej więcej w 2026 roku w teorii odcinek miał być oddawany do użytku. Dlatego to jest duży problem, tym bardziej, że metro już aktualnie ma problemy z tym, że STP kabaty jest za małe, ukrywa różnego rodzaju tabur po torach odstawczych na terenie pierwszej i drugiej linii metra, bo po prostu miejsca na pociągi, czy to stare, czy nowe, już zaczyna brakować. A jeżeli nowa stacja techniczno-postojowa będzie mieć opóźnienie i będzie oddana do użytku jeszcze później niż aktualnie od samego teraźniejszego za 3 lata, to oczywiście metro nie będzie zadowolone i będzie mieć jeszcze większe problemy niż aktualnie. Więc stacja techniczno-postojowa w tym miejscu powinna powstać. Dodam tylko i wyłącznie, że jeszcze mają powstać dwie stacje techniczno-postojowe, jedna na Żadaniu w ramach, jak dobrze pamiętam, czwartej linii metra i jeszcze jedna w ramach trzeciej linii metra na STP Kozia Górka. Także trochę tych stacji technicznopostojowych musi powstać. Aktualnie też cały czas metro i wykonawca się jeszcze nie dogadali, choć pierwotnie w grudniu zeszłego roku, w 2022 roku, prezydent Trzaskowski mówił, że już jest podpisany, już mają dogadany aneks i na dniach będzie podpisany, to na dniach przekłożyło się już na aktualnie 9 miesięcy i dalej cały czas nie mamy aneksu podpisanego. Zobaczymy, czy przed październikiem to by się udało, tego czy przyszłego roku, bo jednak wykonawca w którymś momencie po prostu skończą się środki i nie będą mieli za co budować bez tego aneksu. Więc warto o tym pamiętać, że cały czas metro i Warszawa nie dogadała się z wykonawcą, który już w tym miejscu, choć rozpoczął pracę, to oczywiście nie jest to pełna przerobowość, no bo po prostu pieniądze na tych drzewach, które tutaj widzimy w okolicy, nie rosną. Też z ważnych informacji mogę powiedzieć wam to, że cały czas nie mam informacji, czy faktycznie STP Karolin w tym miejscu będzie podpięcie z linią kolejową. Choć widzicie, że tory w tym miejscu są bardzo blisko, to nie mamy na razie cały czas oficjalnej informacji, czy STP Karolin będzie połączone z linią kolejową. No oczywiście to są problemy z tym, że trzeba się dogadać z PKP i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, jak to jest blisko, to przydałoby się mieć jeden z torów lotowych właśnie w tym miejscu, żeby pociągi nie musiały jechać przez Okęcie na Kabatę i później tutaj tunelami, tylko mogły bezpośrednio wjechać na nową stację techniczno-postojową. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z góry mogę też powiedzieć w ramach ciekawostek, że mniej więcej na rok lub pół roku przed oddaniem do użytku STP rozpocznie się nabór też nowych osób, które tutaj będą po prostu potrzebne do pracy i z ciekawostek powiem, że Meleksy tutaj też będą funkcjonować na terenie całego STP. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No, standardowo tam piszcie mi już w komentarzach, czy będą kolejne odcinki Zapraszamy do Metra. To ja mówię, odpowiadam tak, jeżeli cały czas nie będą wywieszone tabliczki zakaz fotografowania, które się uprawomocnią już niedługo, jak podpisze je prezydent, no to będę nagrywać Zapraszamy do Metra, no ale jeżeli nie, będzie po prostu to zakazane i nie będzie można tego robić legalnie, to oczywiście wiadomo, że tego nie będę robić. Także tak to niestety wygląda z tą sytuacją, no i co ja mogę powiedzieć? Czekamy, aż faktycznie rozwiążą się wszystkie problemy z budową, a jeśli chcecie dowiedzieć więcej informacji niż w komentarzach ode mnie, to zapraszam was do punktu informacji budowy drugiej linii metra, który się znajduje pomiędzy stacją Lazurowa a stacją Bemowo. I na koniec taka jeszcze informacja, jak chcecie, żeby były bardziej dokładne filmy z budowy STP Karolin, jak już faktycznie się rozpoczną większe prace, to zachęcam was do wspierania i do jakichś donate'ów czy innych elementów, bo żeby to wszystko nagrać, będę potrzebować kolejnej baterii. Nie jestem w stanie po prostu tego wszystkiego nagrać na aktualnym zestawie w ramach jednego przelotu, a ja do tego typu miejsc przyjeżdżam w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego przelotu i to wszystko nagrywam, więc zachęcam was bardzo serdecznie. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Cześć!